zawodników. Oto bohaterowie dzisiejszego finału. Piotr Protasiewicz z numerem pierwszym, a Pator Adriana Toruń, 28 lat, mistrz Polski z 1999 roku z dwójką. Tomasz Krzanowski, debiutant w finale indywidualnych mistrzostw Polski z trójką. Rafał Okoniewski z czwórką. Sławomir Drabik, dwukrotny mistrz kraju z piątką. Sześciokrotny triumfator finału indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Tomasz Golob z szóstką. Jarosław Hampel po raz czwarty w finale z siódemką. Rafał Dobrucki z ósemką, Tomasz Bajerski z dziewiątką, Wiesław Jaguś, numer dziesiąty, ma Robert Kościecha, jedenastkę, Damian Baliński z dwunastką, Rune Holta, Norweg z polskim paszportem, z trzynastką Mariusz Węgrzyk, z czternastką Tomasz Jędrzejak, piętnastkę ma Mariusz Staszewski, szesnastkę Stanisław Burza, kolejny debiutant obok Tomasza Jędrzejaka i Tomasza Krzanowskiego. Rezerwowi to z siedemnastką Jacek Golob, z osiemnastką Dariusz Śledź. No dzisiaj mój debiut. Myślę, że już sam awans jest jakimś sukcesem. A co będzie dzisiaj, to zobaczymy. Nie mam nic do stracenia, a do zyskania bardzo wiele. Przyjechałem tutaj tak bardziej bezstresowo. Wiem, że może nie jestem tutaj, na pewno nie jestem liderem. Po prostu przyjechałem, żeby powalczyć i pokazać się jak, z jak najlepszej strony. Czy obecność chociażby tutaj obok w boksie Sławomira Drabika, doświadczonego, znakomitego żużlowca, nie działa deprymująco? Nie, nie, wszystko w porządku. Chciałbym jak najlepiej wypaść, no na pewno jest cała szesnastka po to przyjechała, żeby jak najlepiej wypaść. No na pewno pierwszych trzech stanie na podium, nie? Chciałbym też się znaleźć w tym gronie, a na pewno będzie ciężko. Będzie ciężko, stawka jest bardzo wyrównana, ale tutaj Roman obiecał, że jak coś nie będzie szło, to sam wsiądzie i pojedzie. Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym, a Pator Adriana Toruń, Tomasz Krzanowski, Lotos Wybrzeże Gdańsk w kasku niebieskim, Rafał Okoniewski, ZKZ Zielona Góra w kasku białym i Sławomir Drabik, Atlas Wrocław w kasku żółtym. Zamknięty nieco Piotr Protasiewicz na prowadzeniu, Tomasz Krzanowski. Teraz na drugą pozycję przedostaje się Rafał Okoniewski. Piotr Protasiewicz jednak odparł ten atak i teraz obserwujemy walkę żużlowca Patora Adriany Toruń w pogoni za Tomaszem Krzanowskim. Sławomir Drabik nie może zaliczyć tego startu do udanego. Jedzie na czwartej pozycji. Tor jest idealnie równy tuż przed zawodami. Jeszcze specjalna ekipa przemierzyła całą długość toru w poszukiwaniu jakichś elementów, które mogłyby utrudnić jazdę żużlowcom. Z pewnością jest tor przygotowany znakomicie. Tomasz Krzanowski cały czas na prowadzeniu. Piotr Protasiewicz na drugiej pozycji. Rafał Okoniewski trzeci i Sławomir Drabik czwarty. Na razie wszystko bez zmian. Wygrał start Tomasz Krzanowski. No i wygląda na to, że na dystansie jest nie do objechania. Tomasz Krzanowski 3 punkty, 2 dla Piotra Protasiewicza. Jeden zdobył Rafał Okoniewski bez punktu. Sławomir Drabik. Po raz 14 w finale indywidualnych mistrzostw Polski Tomasz Golob. Kask czerwony, pierwsze pole startowe, obok niego Rafał Dobrucki, kask niebieski. Jarosław Hampel w kasku białym i Tomasz Bajerski w kasku żółtym. Bajerski, a Pator Adriana Toruń, a Dobrucki Unia Leszno. Jarosław Hampel, Atlas Wrocław. Hampel i Dobrucki po raz czwarty wygrał start Tomasz Golob, ale Tomasz Bajerski już przy wejściu na prostą na prowadzeniu. Tomasz Bajerski, Tomasz Golob, Jarosław Hampel bardzo blisko siebie, Tomasz Bajerski, Tomasz Golob. Starym zwyczajem będzie szukał przyczepności po zewnętrznej stronie. Teraz od krawędzi toru atakował Jarosław Hampel jeszcze bez powodzenia. Cały czas na prowadzeniu Tomasz Bajerski blisko. Oj, teraz źle skontrowany motocykl przez Tomasza Bajerskiego. Wykorzystał ten błąd Tomasz Golob. No i on przewodzi stawce czterech żużlowców. Teraz na prostej powinien wyjść zdecydowanie na prowadzenie. Tak się dzieje w istocie Tomaszowie. I kolejny raz Tomasz Bajerski ma kłopoty ze złożeniem się w tym drugim wirażu. Trzymał jednak Torunianin drugą pozycję. Jarosław Hampel bardzo blisko żużlowca Patora Adriany, a Rafał Dobrucki na czwartej pozycji. Tomasz Golob przywozi 3 punkty, Tomasz Bajerski 2, 1 punkt dla Jarosława Hampela, bez punktu Rafał Dobrucki. Robert Kościecha, kask czerwony, Lotos Gdańsk, Damian Baliński, kask niebieski Unia Leszno.
Wiesław Jaguś, kask biały, Apator Adriana Toruń i Rune Holta w kasku żółtym, naturalizowany Norweg, Top Secret Częstochowa w polskiej lidze od 1994 roku. Dziś w finale indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Trochę dłużej przytrzymał sędzia zawodników pod taśmą. Rune Holta na prowadzeniu, bardzo ciasno na drugiej, trzeciej i czwartej pozycji. Wystrzelił do przodu Rune Holta, on prowadzi. Robert Kościecha na drugiej pozycji. Wiesław Jaguś przez moment był trzeci, ale już próbuje go objechać Damian Baliński. Jednak trzecia pozycja Wiesława Jagusia na razie, mimo że zagrożona, utrzymana. Jeszcze jeden atak Damiana Balińskiego. Bardzo mało miejsca jest do ataku dla Balińskiego. Robert Kościecha i teraz próbował wejść między obu żużlowców Damian Baliński. Wyścig trwa nadal. Zjeżdża z toru Robert Kościecha zdenerwowany, a Rune Holta zyskuje coraz większą przewagę. Rune Holta, Damian Baliński, Wiesław Jaguś. Taka jest kolejność w wyścigu trzecim. Robert Kościecha biegu nie ukończy. 3 punkty dla Holty, 2 dla Balińskiego, 1 dla Jagusia. Bez punktu Robert Kościecha. Przed nami 5. wyścig. Mariusz Węgrzyk, kask czerwony. Piotr Protasiewicz w kasku niebieskim. Tomasz Golob w białym i Wiesław Jaguś w żółtym. A zatem co najmniej dwóch kandydatów do końcowego sukcesu w dzisiejszym finale. Myślę tutaj o Piotrze Protasiewiczu i Tomaszu Golobie. Tomasz Golob pierwszy. I Wiesław Jaguś próbował utrudnić nieco zdobycie lepszej lokaty Piotrowi Protasiewiczowi, ale ten jest na drugiej pozycji. Mariusz Węgrzyk na czwartej, a 6-krotny indywidualny mistrz Polski Tomasz Golob ucieka coraz bardziej swoim rywalom, ma już kilkumetrową przewagę nad Piotrem Protasiewiczem. Sądząc z tych odległości, jakie potworzyły się między poszczególnymi żużlowcami, widać, że Protasiewicz i Golob są w lepszej formie aniżeli Wiesław Jaguś i Mariusz Węgrzyk. Mariusz Węgrzyk już stracił kilkanaście dobrych metrów. To drugi nieudany start tego żużlowca. Tomasz Golob najprawdopodobniej przywiezie zwycięstwo także w biegu drugim. Będzie po 2 startach miał na swoim koncie 6 punktów. Tak jest, Tomasz Golob zwycięża. Piotr Protasiewicz jest drugi, Wiesław Jaguś trzeci, a Mariusz Węgrzyk z dużą stratą na 4. pozycji. Wyścig 8 kończący 2. serię startów. Sławomir Rabik, kask czerwony, Tomasz Bajerski w niebieskim, Rune Holta w białym i Stanisław Burza w żółtym. Oj, nerwowo Rune Holta, widać, że odczuwa dużą presję startując w finale indywidualnych mistrzostw Polski. No i z pewnością to zawahanie pod maszyną startową miało wpływ na nie najlepsze wejście w wiraż, ale na dystansie Tomasz Bajerski, a po jego prawej ręce Rune Holta. Tomasz Bajerski to jeden z tych głównych rywali Rune Holty. Pytałem Norwega z polskim paszportem przed zawodami o to, kogo najbardziej się obawia. Właśnie oprócz Tomasza Goloba, Piotra Protasiewicza, Jarosława Hampela obawiał się Tomasza Bajerskiego. W tej chwili Rune Holta na prowadzeniu, Tomasz Bajerski za nim. Stanisław Burza na 3. pozycji, a Sławomir Drabik na 4. z dużą stratą. Ta druga para do Tomasza Bajerskiego i Rune Holty. Jeśli Holta wygra, będzie miał komplet po 2 wyścigach, tak jak Tomasz Golob. Wygląda na to, że Tomasz Bajerski nie jest w stanie zagrozić Holcie. 3 punkty dla Rune Holty, 2 dla Tomasza Bajerskiego, 1 dla Sławomira Drabika, który na ostatnich metrach wyprzedził Stanisława Burzę. Piotr Protasiewicz po 2 startach ma na swoim koncie 4 punkty. Przeciwnicy wydają się niezbyt wymagający, no może poza Jarosławem Hampelem. Zobaczymy, jak Toronianinowi pójdzie w wyścigu 9. Zwleka jeszcze Stanisław Burza z podjechaniem pod maszynę startową. Już wszyscy gotowi. Bardzo dobry start Jarosława Hampela. Próbuje się wcisnąć od wewnętrznej Piotr Protasiewicz, ale brakuje dla niego miejsca. No i w efekcie znajduje się na 4. pozycji. Teraz na prostej
Już Protasiewicz szybszy, jest trzeci, ale uciekł Jarosław Hampel bardzo daleko. Damian Baliński także niezadowolony z drugiej pozycji, spycha swojego rywala na zewnętrze toru. I na prostej kto szybszy? Jednak Jarosław Hampel. Piotr Protasiewicz od wewnętrznej atakuje Damiana Balińskiego. Jeden punkt to trochę mało jak na kandydata do triumfu w tym finale. Już jest Piotr Protasiewicz drugi. Jarosław Hampel ma kilkumetrową przewagę nad żużlowcem Apatora Adriany. Niezbyt spokojnie prowadził Damian Baliński swój motocykl. Zdefektował mu właśnie i tam się chyba coś iskrzyło w tym silniku. Jarosław Hampel przywozi 3 punkty, Piotr Protasiewicz 2. Na trzecim miejscu zameldował się Stanisław Burza. Niezmiernie ważny wyścig, 10. Dwóch kandydatów do triumfu w dzisiejszym finale. Rune Holta w kasku czerwonym, obok niego w niebieskim Tomasz Golob oraz Mariusz Staszewski w białym i Tomasz Chrzanowski w żółtym. I Rune Holta i Tomasz Golob mają na razie komplet. Lepszy start Rune Holty. Będzie musiał objechać po zewnętrznej Tomasz Golob. Teraz po szerokiej atakuje, jest tam miejsce dla bydgoszczanina, a Rune Holta ma już kilkumetrową przewagę. Widać jednak, że motocykl Tomasza Goloba jest bardzo szybki. No i z pewnością będzie ścigał swojego rywala, żużlowiec Plusz Polonii Bydgoszcz, przez 4 okrążenia. Na razie Rune Holta prowadzi, Tomasz Golob coraz bliżej. Na trzecim miejscu Tomasz Chrzanowski, na czwartym Mariusz Staszewski, ale ci dwaj żużlowcy nie będą się liczyć w walce o zwycięstwo. Tomasz Golob i Rune Holta. Jednak Rune Holta o długość motocykla przed bydgoszczaninem próbuje po zewnętrznej. Tomasz Golob cały czas jednak Norweg prowadzi. Jeszcze jedna próba Tomasza Goloba tuż pod bandą. Na prostej niemal identycznie szybkie motocykle. Rune Holta 3 punkty, na drugim miejscu Tomasz Golob, na trzecim Tomasz Chrzanowski i na czwartym Mariusz Staszewski. Wyścig 11. Tomasz Bajerski w kasku czerwonym, Wiesław Jaguś w niebieskim, Rafał Okoniewski w białym i Tomasz Jędrzejak w żółtym. Bardzo blisko siebie i Bajerski, i Jaguś. Lepiej Wiesław Jaguś, on prowadzi. Tomasz Bajerski próbuje wcisnąć się między Rafała Okoniewskiego, a najlepiej Tomasz Jędrzejak, gdzie trzech się bije, tam czwarty korzysta, można by powiedzieć. Tomasz Jędrzejak w tej chwili prowadzi. Tomasz Bajerski spadł na czwartą pozycję, Wiesław Jaguś jest drugi i wydaje się, że ma szansę na dogonienie przynajmniej Tomasza Jędrzejaka. Rafał Okoniewski tym razem na trzeciej pozycji. Trochę w tym pierwszym wirażu się pozmieniało. Najlepiej wyszedł pod taśmy Wiesław Jaguś, ale był bardzo zaaferowany walką o dobrą pozycję z Tomaszem Bajerskim i Rafałem Okoniewskim, a po zewnętrznej spokojnie, ale bardzo szybko wyprzedził wszystkich Tomasz Jędrzejak i on właśnie zmierza do mety po zwycięstwo, ale jednak Wiesław Jaguś nie zamierza oddawać pola. Jest na drugiej pozycji, ale cały czas atakuje. Ostatnie metry Tomasz Jędrzejak, tuż za nim Wiesław Jaguś. Tomasz Jędrzejak 3 punkty, Wiesław Jaguś 2, trzeci Rafał Okoniewski, a czwarty Tomasz Bajerski. Rafał Dobrucki, kask czerwony, Rune Holta niebieski, Tomasz Jędrzejak w kasku białym i Piotr Protasiewicz w żółtym. Bardzo mocna obsada tego wyścigu. Jeśli Rune Holta zwycięży w tym biegu, to będzie coraz bliżej, no nie chciałbym powiedzieć najwyższego stopnia podium, ale podium. Na razie Norweg z polskim paszportem jest niepokonany. 3 starty, 3 zwycięstwa. Teraz nieco lepiej Rafał Dobrucki. Oj, przewrócił się Piotr Protasiewicz. Czy wyścig będzie przerwany? Piotr Protasiewicz zdolny do dalszej jazdy. A że nie było wykluczeń, cała czwórka w powtórzonym starcie do biegu 13. Przypomnę, Dobrucki, Holta, Jędrzejak, Protasiewicz. Bardzo ważny wyścig. Czy Rune Holta zostanie niepokonanym żużlowcem po 4 seriach startów? Rune Holta prowadzi, za nim przez moment był Rafał Dobrucki. Teraz rozpędza się Piotr Protasiewicz i z czwartej pozycji
od razu znalazł się na drugim miejscu. Rafał Dobrucki także walczy o jak najlepszą pozycję z Tomaszem Jędrzejakiem. Przez moment był na trzeciej pozycji, teraz na czwartej. Ciekawa, pasjonująca walka o jeden punkt w tym biegu, a Rune Holta odjeżdża swoim rywalom coraz dalej. Rune Holta, Piotr Protasiewicz, Tomasz Jędrzejak i Rafał Dobrucki. No i chyba nie ma sposobu dzisiaj na Norwega. Nienaganna jazda, bardzo szybki motocykl, znakomite starty. To jest recepta na zwycięstwa w 58. finale indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Rune Holta, Piotr Protasiewicz bez zmian. No i za moment oj, defekt motocykla Piotra Protasiewicza i sytuacja się zmienia. Rune Holta, zwycięzcą tego wyścigu, Tomasz Jędrzejak na drugim miejscu, Rafał Dobrucki na trzecim, a teraz Piotr Protasiewicz na zdefektowanym motocyklu zmierza do parkingu. Stanisław Burza, Unia Tarnów, kask czerwony, Rafał Okoniewski, ZKZ Quick Mix, Zielona Góra w kasku niebieskim, Robert Kościecha, Lotos Wybrzeże Gdańsk i Tomasz Golob, Klucz Polonia Bydgoszcz w kasku żółtym. Znakomity start bydgoszczanina. Na prostej, już na prowadzeniu, Stanisław Burza próbuje włączyć się w walkę o punkty. Różnie mu to wychodzi. Widać, że ze słabszymi rywalami nieźle sobie radzi. No a teraz zbliżył się do pierwszej pozycji Tomasza Goloba. I znów duże odległości między poszczególnymi zawodnikami. Tomasz Golob zyskuje przewagę, kilkanaście metrów nad Stanisławem Burzą. Nieco słabszy start Rafała Okoniewskiego, a Robert Kościecha po raz kolejny na czwartej pozycji, tym razem zdefektował mu motocykl, tego wyścigu nie ukończy i nie powiększy swego dorobku punktowego nawet o jedno oczko. Tomasz Golob, 3 punkty, 2 punkty dla Stanisława Burzy, 1 punkt Rafał Okoniewski. W biegu 17 pojadą Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym, Tomasz Bajerski w niebieskim, obaj mają po 6 punktów. Mariusz Staszewski w kasku białym, 1 punkt w dorobku i Robert Kościecha w kasku żółtym, na razie bez punktu. Dobry start Piotra Protasiewicza, a od wewnętrznej Mariusz Staszewski atakuje, no i przez moment na pierwszym miejscu bardzo blisko siebie i Piotr Protasiewicz i Mariusz Staszewski, Tomasz Bajerski, oj, Piotr Protasiewicz ponownie na torze. Na razie wyścig trwa dalej. Po wykluczeniu Piotra Protasiewicza tylko trójka żużlowców, Bajerski, Staszewski i Kościecha. Bajerski na prowadzeniu i najprawdopodobniej żaden z tej dwójki zajmującej drugie i trzecie miejsce nie jest w stanie zagrozić Tomaszowi Bajerskiemu. Tomasz Bajerski ma 6 punktów, ale nawet to zwycięstwo w tym 17 wyścigu to będzie za mało na miejsce na podium. Bajerski, Staszewski i Kościecha. Poprzez wykluczenie Piotra Protasiewicza Kościecha zdobędzie swój pierwszy punkt w dzisiejszym finale indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Ogólnie jego występ bardzo nieudany. Tomasz Bajerski także chyba nie może być zadowolony ze swojego występu tu w Bydgoszczy, mimo że w wyścigu 17 zwycięża. Na drugim miejscu Mariusz Staszewski, na trzecim Robert Kościecha. Wiesław Jaguś w kasku czerwonym do tej pory uzbierał 7 punktów. Tomasz Krzanowski w niebieskim, Rafał Dobrucki w białym i Stanisław Burza w żółtym po 5. Tak przedstawia się obsada 18 wyścigu dzisiejszego finału. Wiesław Jaguś, nawet gdyby wygrał w tym biegu, także znajdzie się najprawdopodobniej za podium. Bardzo dobry start Wiesława Jagusia. Został na starcie Tomasz Krzanowski, nie bierze udziału w walce o punkty.
Na proste jednak szybszy Rafał Dobrucki. Tak więc Leszczynianin na prowadzeniu, dalej Żuklowiec, Zapatora, Adriany Toruń, a Stanisław Burza z Unitarnów na trzeciej pozycji. Bardzo szybko pojechał Wiesław Jaguś. Po zewnętrzny atakuje Rafała Dobruckiego i na tej prostej powinien go wyprzedzić. Wiesław Jaguś walczy do końca. Nie bez powodu jest nazywany małym wojownikiem. Walczy przez cztery okrążenia. Tak jest właśnie w wyścigu 18 i prowadzi. Wiesław Jaguś, Rafał Dobrucki, Stanisław Burza i wydaje się, że już właśnie w tej kolejności ustalonej na trzecim okrążeniu żużlowcy dojadą do mety. Wiesław Jaguś, 3 punkty, 2 punkty dla Rafała Dobruckiego, 1 punkt przywiózł Stanisław Burza. Czy Rune Holta, który do tej pory zdobył 12 punktów, znajdzie pogromcę w wyścigu 19? Rune Holta pojedzie w kasku niebieskim, jego rywalami będą Rafał Okoniewski w kasku czerwonym, Mariusz Węgrzyk w białym i Jarosław Hampel w żółtym. Hampel ma w dorobku 8 punktów, Rafał Okoniewski 6, Mariusz Węgrzyk tylko 2. Jarosław Hampel, gdyby pokusił się o zwycięstwo, przybliżyłby swoje medalowe szanse, ale zobaczymy jak będzie. Wyścig 19. Rune Holta pierwszy spod taśmy. Bardzo ciasno, blisko siebie wszyscy, cała czwórka, żeby nie doszło tam do jakiegoś upadku. Na szczęście sytuacja opanowana. Rune Holta zmierza po zwycięstwo w wyścigu 19 i zanosi się na to, że z kompletem punktów Norweg z polskim paszportem zostanie mistrzem kraju w 58. finale indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu, ale poczekajmy, bo bieg trwa 4 okrążenia. Rune Holta na razie na prowadzeniu, Jarosław Hampel na drugiej pozycji, o trzecie walczą Mariusz Węgrzyk i Rafał Okoniewski. Nieznacznie lepszy na razie Mariusz Węgrzyk na trzeciej pozycji, a Rune Holta spokojna jazda, acz bardzo szybka, jeśli przyjedzie na pierwszej pozycji, okaże się najlepszym żużlowcem w Polsce w tym sezonie. Rune Holta, zdobywca 15 punktów, indywidualnym mistrzem Polski w roku 2003, na drugim miejscu Jarosław Hampel, na trzecim miejscu zameldował się Mariusz Węgrzyk, na czwartym Rafał Okoniewski. Przed nami bieg 20, który może zadecydować o podziale miejsc na podium, o drugim i trzecim. Tomasz Golob w kasku czerwonym, Tomasz Jędrzejak w niebieskim, Damian Daliński w białym i Sławomir Grabik w żółtym. Jeśli zwycięży Tomasz Golob, to on zdobędzie srebrny medal. Jeśli Tomasz Jędrzejak, to dojdzie do biegu dodatkowego. Na razie Tomasz Golob prowadzi, teraz Jędrzejak przeciska się do przodu, jest już drugi. Odjechał na zewnętrzną Tomasz Golob. Czy wykorzysta to Tomasz Jędrzejak? Oj, zabrakło trochę miejsca dla Damiana Balińskiego, który mimo iż ma tylko 6 punktów, nie ułatwia zadania ani Tomaszowi Jędrzejakowi, ani Sławomirowi Drabikowi. Na razie Tomasz Golob pewnie zmierza po srebrny medal w finale indywidualnych mistrzostw Polski. Ma kilkunastometrową przewagę nad walczącymi o drugą lokatę Tomaszem Jędrzejakiem i Damianem Balińskim. Sławomir Drabik nieco z tyłu, jakby się nie angażował w te rywalizacje na torze. Tomasz Golob zmierza po srebrny medal indywidualnych mistrzostw Polski. Będzie to trzeci srebrny medal Tomasza Goloba w historii swoich występów. Tomasz Golob przywozi 3 punkty, jednocześnie jest srebrnym medalistą mistrzostw kraju. Mi wypasowało, nawet przyjęło mi szczęście, no i udało się zdobyć brązowy medal. Jestem bardzo szczęśliwy. Pracowałem cały sezon na to, awansowałem z ćwierćfinału do półfinału. Dzisiaj trzecie miejsce, jestem naprawdę przeszczęśliwy. Tomek Golob i Rune Holta byli nie do ugryzienia. Tak, no byli dzisiaj praktycznie nie do ugryzienia, ale między sobą podzielili ten złoty medal. Dołożenie następnego medalu do mojej kolekcji.
dzisiaj można powiedzieć, że drugie miejsce jest dla mnie szczęśliwym miejscem, a to było przygotowanie pod Grand Prix, gdzie jeszcze będą trudniejsze zawody. Jakbyś rozegrał ten bieg z Runeholtem jeszcze raz? To już jest historia. Jeden bieg w tak dobrowej stawce przegrać to nie jest źle, natomiast Holta, Norweg, no, można powiedzieć, że przy wygranym starcie był najszybszy i zasłużenie wygrał. A co powiesz o debiutancie Tomku Jędrzejaku, brązowy medal? Bardzo gratuluję, dobrze jechał, rozważnie, praca nad nim jest widoczna. Marka Ciślaka i Andrzeja Rusko, gratuluję i oby tak dalej. To były wspaniałe zawody, wielu znakomitych rzeźbowców, bardzo ciężko w każdym biegu. Dziś o wygranej w znacznym stopniu decydowały starty. Mnie udawało się dobrze wychodzić spod taśmy i stąd sukces. Bardzo dobre, wyrównane zawody. Tak więc w 58. finale indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu złoty medal zdobył Norweg z polskim paszportem Runeholta. Drugie miejsce zajął Tomasz Golob, bydgoszczanin, żużlowiec Plusz Polonii. A trzecie i brązowy medal Tomasz Jędrzejak, debiutant w tej imprezie, zawodnik Atlasu Wrocław. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne relacje przygotowane przez Telewizję Polską. Oddział w Bydgoszczy. Do zobaczenia, do usłyszenia.